Jestem bezradny, także zostaję bez pracy. Przebudowa ulicy Katowickiej rozpoczęła się 20 czerwca, co spowodowało zmianę organizacji ruchu na wahadłowy. Przy okazji postawiono znak B1 bezwzględnego zakazu ruchu w obu kierunkach z kilkoma wyjątkami. Te wyjątki nie obejmują jednak klientów okolicznych przedsiębiorców. Dla właściciela sklepu to jest sytuacja wyjątkowo ciężka, gdyż praktycznie stracił cały ruch w firmie. Rozumiem, że droga jest konieczna i powinna być wykonana. Jestem nawet za tym, żeby była wykonana, tylko prowadzę tu działalność od bardzo długiego czasu i zostałem w ogóle bez klientów z tego tytułu, że na początku wjazdu jest wstawiony znak zakazu wjazdu wyłącznie dla mieszkańców i z drugiej strony jest zakaz wjazdu wyłącznie dla mieszkańców. A więc klient, który ma do mnie przyjechać, no to po prostu nie chce złamać prawa i boi się tu wjeżdżać. Całą sytuacją jest niewątpliwie bardzo sfrustrowany, gdyż remont ma trwać rok, a jego biznes może takiej przerwy nie przetrwać. Bo podobną sytuację ma sklep Dino, podobną sytuację tutaj ma Remgips, składy budowlane i my zostaliśmy odcięci. Ja tylko wyrzucam towar, mam towar łatwo psujący, no i zostałem praktycznie bez środków do życia. Inwestycja ma trwać rok czasu. No. Próbował już interweniować w tej sprawie w Urzędzie Miasta. Dzwoniłem dwukrotnie do Urzędu Miasta, aby pod tablicą zakaz wjazdu postawiono tablicę za wyjątkiem sklepów, za wyjątkiem dojazdu do istniejących tu działalność, którzy prowadzą branżę i bez echa. Zostałem zignorowany. Właściciel sklepu od urzędników oczekuje tylko jednego. Oczekuję, żeby stawiono pod znakiem zakazu wjazdu tablicę z napisem, że zakaz wjazdu, ale za wyjątkiem dojazdu do sklepu, prawda? Czy uda się zmienić tablicę z wyjątkami na taką, która uwzględni klientów? I czy taka zmiana sprawi, że wspomniani klienci będą dzięki temu na nowo robić zakupy w sklepie? Tego pewni być nie możemy, ale liczymy, że uda się jedno, jak i drugie.